Cześć YouTube, kolejny raz DJ Marek z Deluxe Events. Akurat szykuję sprzęt na imprezę, mam już praktycznie wszystko załadowane, więc mogę nagrać taki krótki, szybki filmik odnośnie komentarza jednego z widzów. Mam tutaj nawet wydrukowany ten komentarz, żeby nie zapomnieć. Napisał go Tomek Czołg. Co to za kable z wtyczkami siłowymi po lewej stronie przyczepy? No więc tak, może przełączę na drugą. No więc tak, takich przewodów z wtyczkami siłowymi jest tutaj troszkę więcej. Zawsze sobie zabieram to wszystko na imprezy. Nie zawsze się to przydaje, ale lepiej coś takiego mieć niż nie mieć i później no, kombinować i martwić się, jak to zrobić. Więc tak, tutaj mam trochę, tutaj i tutaj. Więc ja to może wszystko wygrzebię stąd i przyniosę sobie to tutaj bliżej i zaraz wrócimy do tematu. Więc tak, może zacznę tutaj od tego po prawej stronie, bo to jest najłatwiejsze. To jest po prostu przedłużacz. Mam tutaj 20 metrów przedłużacza 4 mm kwadrat. I generalnie takie przedłużacze mam 3. Jeden zabieram zawsze, no a pozostałe dwa leżą sobie w garażu, bo wiadomo, że o ile 20 metrów może się zawsze przydać, tak 60 metrów no nie zawsze jest potrzebne. Powiem szczerze, że wszystkich trzech takich przedłużaczy, czyli 60 metrów, no to nie zdarzyło mi się jeszcze użyć na imprezach nigdy, ale dwa takie, czyli 40 metrów, to już mi się zdarzyło użyć. Więc no, nie byłoby sensu wozić za każdym razem tak po prostu przypadkowo wszystkich trzech, ale jeden mimo wszystko warto mieć. Także to jest normalny tutaj przedłużacz z gniazdami i wtyczkami 5 bolców, 32 ampery, kabel jest 4 mm kwadrat, no i takie 20 mam 3, więc jak je sobie połączę wszystkie 3 razem, no to mam 60 metrów. Tak, no to to jest to. Teraz druga strona, to jest chyba to, o co pytałeś, no to tutaj mam dwie jakby rzeczy. Jedna rzecz to jest też po prostu przedłużacz. Też przewód 4 mm kwadrat, tak, czwórka przewód i takie same wtyczki pięciobolcowe. Wtyczka i gniazdko właściwie. I tutaj mam tylko 4 metry. Tu mam tylko 4 metry, bo taki krótki 4-metrowy też się czasem przydaje. Więc coś takiego też mam, więc wożę sobie te 4 metry i tutaj te 20. Je też można razem połączyć, to będzie 24. No i mam tutaj taką przejściówkę metrową, 1 metr. I tu jest też taka wtyczka, 32 ampery, 5-bolcowa. I tutaj są 3 przewody, 3 razy 2,5. Tak? Każdy przewód to jest 3 razy 2,5 i są 3 sztuki. No i one są zakończone normalnymi gniazdami na normalną wtyczkę. Każdy jest oczywiście pod osobną fazę, więc mamy L1, L2, L3. I dzięki temu mogę podłączyć się pod tak zwaną siłę i wyjść sobie każdą fazą osobno, co ja często robię, podłączając właśnie pod osobną fazę nagłośnienie, osobno oświetlenie, osobno wytwornicę dymu. I to jest wtedy najpewniejsze. Najpewniejsze, także no fajnie, fajnie się z czegoś takiego korzysta. Tak? No i ostatnia rzecz, to co było tam, przyniosłem sobie tutaj bliżej, żeby o tym trochę powiedzieć. Były o tych przejściówkach filmiki. Jeden był taki, gdzie ogólnie mówiłem już o nich, może nie o wszystkich jeszcze, bo nie miałem chyba ich aż tyle. I na pewno był filmik, gdzie pokazywałem, jak robię któreś z nich, nie wiem, dwie może z nich, jak robiłem. No a tak na gotowo, no to mogę o nich teraz powiedzieć. Więc tak, mam tutaj przejściówki 16 amper, 32 i 63. No i tak, w zależności od też no, amperażu tutaj mam też grubość kabli jest inna. Te 16-amperowe są zrobione na kablu 5x4 mm kwadrat, te są na 5x6, a te są na 5x10. Wszystkie mają pół metra, bo tyle wystarczy. Jako przejściówka to w zupełności tyle wystarczy, nie potrzeba więcej. No i tak, mam to zrobione tak, że wszystkie gniazdka są takie same. Tak? Wszystkie gniazdka są takie same, więc do każdego z nich dalej już pasuje mi normalny przedłużacz, więc nie muszę wozić kilku różnych przedłużaczy, tylko na przykład ten jeden, który mam tutaj, będzie mi pasował do każdej z tych przejściówek, bo wszystkie tutaj te gniazda są takie same, 5 bolców, 32
42 ampery, do któregokolwiek nie zajrzymy, to jest takie same i dalej już ten przedłużacz mi pasuje, albo nawet jak nie potrzeba przedłużacza, to od razu taka przejściówka na poszczególne fazy. Tak, no i po co to jest? Po co właśnie to jest, że z każdego rodzaju praktycznie wtyczek mogę sobie przejść na takie same gniazdo i dalej już korzystać z tego samego przedłużacza, z tego samego sprzętu, a mam możliwość podłączenia do różnych gniazd, bo wiadomo, że na różnych salach różne rzeczy się trafiają. Powiem tak, nie ze wszystkich zawsze się korzysta, chociaż chyba wydaje mi się, że już zdarzyło mi się skorzystać z każdej. Więc tak, taka 63 ampery, no to jest w parku. Nie? To jest w parku, jak się otwiera skrzynkę tutaj w parku miejskim, no to jest taka skrzynka, 63 ampery. I wtedy trzeba sobie skorzystać z czegoś takiego. Tutaj jest też 63 ampery, ale tego starszego typu na takie płaskie bolce. Tak. Tutaj mam 32 ampery z płaskimi bolcami starszego typu. Z tego się korzystało. Są sale, gdzie jest coś takiego, więc tutaj może się zdarzyć, że coś takiego się przyda, więc warto mieć taką. Korzystałem z tego latem, teraz ostatnio nawet, także przydaje się. Taka się przydaje dosyć często. To jest 32 ampery, ale 4-bolcowa, więc z tego korzystałem nawet chyba kilka tygodni temu na jednej sali w województwie lubuskim. To coś takiego było potrzebne. Z takiej też mi się zdarzyło skorzystać. O, to jest tutaj do 16. Jest tak, o, 16-amperowa, tylko że 4 bolce. Tu jest 16-amperowa, 5 bolców. O, to często się przydawało, takie coś. I tutaj jest jeszcze starszego typu 16-amperowa z płaskimi bolcami, też chyba gdzieś była potrzebna. Także w zasadzie to chyba z każdej z nich miałem okazję już skorzystać. No i po prostu no, taka przejściówka się przydaje, nie trzeba kombinować, nie trzeba wtedy przekładać wtyczek, kombinować albo załatwiać przedłużacza i lub wozić w ogóle nie wiadomo jakiej ilości różnych przedłużaczy, bo po prostu łatwiej mieć takie przejściówki, a przedłużacz mieć jeden. Także jeszcze jaką bym chciał sobie zrobić? Może bym sobie zrobił taką 63 ampery, ale z 4 bolcami. Nie z 5, tylko z 4. Mogłaby się czasem przydać, więc może bym sobie taką dorobił jeszcze. I teraz tak, no z tych 32, no to taka i taka, no to jest najczęściej potrzebne, więc myślę, że tutaj inne raczej nie byłyby potrzebne. Nie mam nawet pomysłu, jakie jeszcze by tutaj mogły być złącza. Oczywiście nie mówimy tutaj o tych całkiem starych, gdzie były takie płaskie, takie jajowate, ale to były z czasów, kurczę, II wojny światowej. To nie ma opcji. Nawet nie chcę takiej przejściówki w ogóle mieć, bo i tak nie odważyłbym się podłączać sprzętu do takiej instalacji. Jakbym coś takiego gdzieś spotkał, z tym jajowatym złączem, z 3 bolcami, to nawet bym nie podłączał sprzętu, tylko bym powiedział, że nie zagram na czymś takim, tylko ewentualnie bym zaproponował wynajem agregatu, tak? Bym powiedział klientowi, że trzeba zapłacić za agregat i impreza by była z agregatu, bo no nie byłoby opcji, żeby podłączać sprzęt pod takie starocie, więc to już by była przesada. Te tutaj to jeszcze jest, wiecie, to... To jest no też już dosyć stare, tak, rozwiązanie, ale jeszcze jest to spotykane gdzieniegdzie i no jakoś nie widzę obaw, żeby z tego skorzystać, więc to jest jeszcze okej. Okay. Ale mówię, do tych jajowatych nawet bym nie podłączał, więc nawet ich nie mam i nie chcę mieć. No i tutaj z 16, no to z 16 mam wszystkie, 5-bolcowa, 4-bolcowa, no i płaskie, także myślę, że mając taki zestaw, no to praktycznie można podłączyć się wszędzie, więc chyba tylko taką dużą jedną bym zrobił. No chyba, że ktoś mi jeszcze podpowie, co by jeszcze można było mieć, ale nie sądzę, żeby coś jeszcze mogło się przydać. I co jeszcze? Jeszcze chciałbym sobie zrobić w drugą stronę coś takiego. Tak sobie myślałem, żeby zrobić z jednej wtyczki normalnej, takiej właśnie, tak? 32 ampery 5-bolcowej z jednej wtyczki zrobić sobie na różne gniazda i to po dwa.
żeby podłączać różne inne rzeczy, ale to wiadomo, że to nie do grania wtedy, bo do grania to ja potrzebuję w tą stronę, tak jak tutaj mam, czyli z różnych wtyczek na te same gniazda. Ale nie do grania, tylko tak ogólnie, żeby mieć, bo mogłoby się przydać, no to właśnie tak, że z jednej wtyczki na te różne gniazda. To takie coś może bym sobie chciał jeszcze zrobić. No i to tyle odnośnie tego komentarza. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!